dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkie dzieci. Witam Waszych rodziców na letniej scenie Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was niedzielę pełną atrakcji. Już za chwilę wystąpi przed Wami teatrzyk. Teatrzyk pod tytułem Legenda o Wandzie, co charakter miała i za mąż wyjść nie chciała. A później, myślę, że już też wszyscy bardzo dobrze wiecie, przygotowaliśmy dla Was dwugodzinny blok gier i zabaw z animatorką. Sługo! Nie, w czym mogę pomóc? To sługo, poranna praca! A, tak, 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 poranna praca! Oczywiście, oczywiście! Tak, tak, ja już pędzę. Idę jak najszybciej! Śpieszę się jak mogę! Jak najszybciej potrafię! Jestem! Świetnie! Ale się zmęczyłam! Ty się zmęczy! A, tak, no do pracy szybciej! Idę, raz, nie mam czasu! Tak. Śpieszę się jak tylko mogę! Przepraszam Was, obecnie szukam nowego sługi. Widzicie, ten mój tak się powoli rusza. Ta prasa zawodzi mnie ostatnio. Mam nadzieję, że chociaż wyjdzie mi z księżniczką. Wszystko się świetnie składa. Król nie żyje, księżniczka biedna sama. Tylko ja mogę ją uratować, a wtedy będę rządził królestwem. O, tak. Łączymy w jedno Niemcy i Polskę. Już nie mogę się doczekać. To będzie dopiero. Moi poddani, jak Wam się podoba pomysł? Ożenku, jestem gotów. Jestem gotów, czy nie? Jak myślicie? Ale oczywiście, że tak. Zobaczymy, czy ta Wandzia jest ładna. Generał nam wszystko powie. No dobrze, co by tutaj robić? Właśnie czas na śniadanko. Oczywiście nie ma przygotowanego śniadanka. Sługo, sługo, gdzie my śniadanie? Nigdy nie można na niego liczyć. Co za okropność. No, dobrze, ale księżniczka nic nie rozumie. Jak księżniczka się nie zgodzi, to... Porzecz, taki układ, co ja mogę, ciężko było, a... Chłopcy trzymają ręce na kolanach. Wysuszone chłopcy mają krótsze włosy, więc szybko tchną. To co? Dobra, spróbujemy, pomagamy sobie. Hop. Pamiętajcie, trzeba poczekać, aż ktoś się przewróci.